Jestem sceptyczny co do poglądu, że mnożenie województw jest receptą na poprawę sytuacji w poszczególnych regionach naszego kraju. Czytam. To nie są moje słowa. To są słowa z 2006 roku, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Z okresu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce i kiedy Lech Kaczyński był prezydentem państwa. Ale czy to jest argument, żeby w ogóle o tym nie dyskutować? To jest argument za tym, że to jest zwykła i wyłącznie kiełbasa wyborcza. Bo panie pośle, PiS i SLD, jak jest w opozycji, to chce województwa środkowo-pomorskiego, a jak rządzi, to tego postulatu nie wprowadza. Ale czy powołanie nowego województwa będzie zagrożeniem dla programów unijnych do roku 2020? No, o tym bym powiedział w następnym zdaniu, dlatego że jesteśmy w trakcie już kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Są rozpoczęte kolejne projekty inwestycyjne. Jak sobie to państwo wyobrażacie teraz w trakcie dzielenia tych programów? Jak to sobie państwo A może nie w trakcie, może po 2020? Zróbmy referendum z 2016. Prezes Kaczyński, co istotne, mówił w Koszalinie nie o województwie środkowo-pomorskim. To z lubością o tym mówią działacze słupskiego PiSu, bo jest wygodniej mówić słupsko-środkowo-pomorskim. O koszalińskim. Prezes PiSu w Koszalinie mówił o województwie koszalińskim. To jest bardzo ważne, żeby to w Słupsku wybrzmiało, że PiS chce wprowadzić województwo koszalińskie, nie środkowo-pomorskie. I tak jak powiedziałem, jestem podobnego zdania w tej sprawie, jak świętej pamięci Lech Kaczyński w 2006 roku. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.